I tam w kolejnym filmiku, yy, filmiku z kolejnym okienkiem perfumowym. Oczywiście, standardowo będzie zawarty zapach niszowy, budżetowy, mainstreamowy. Oczywiście, jak zawsze, mam chyba największy problem z zapachem mainstreamowym. Natomiast jakoś sobie radzimy. Zacznę od marki, która w zasadzie jest taką marką niszową. Tak to jest w sumie uznawane. Jest to marka kosmetyczno-perfumowa. Jest to marka, która weszła do Polski. Jest to marka bardzo różnorodna. Można znaleźć ciekawostki. Nie należy się zrażać zapachami. Ja już odnośnie tej marki dużo opowiadałam, bo też zbiorczy filmik. Jakby nie należy się zrażać, ponieważ możemy w pewnym momencie uważać, że coś nam totalnie nie pasuje, a w kolejnym po prostu nas zachwyca. To jest marka Lush. Dużo zapachów już jest jako unikatem. Tutaj mamy na przykład unikat. Death and Kai oraz Unikat Super World Unknown I powiem tak Jeżeli chodzi o tę markę To Można niektóre zapachy naprawdę w fajnych cenach poutrafiać Ja bardzo długo polowałam na ten Death and Decay, a propos liliowości, dla mnie one liliowe nie są Są ponure są smutne, są emocjonalne, są przybrudzone takim trochę taką drzewnością, nutą przybrudzoną, nutą trochę drzewnopylistą, nutą taką trochę może i nawet taką ponuroziemistą, ale są głównie konwali w moim odczuciu. Natomiast jeżeli chodzi o Super World, to jest to zapach... Specyficzny, on ma w sobie taką gorycz, ym, dziwność, znaczy się potem coś takiego trochę słodszego. Cytrusy, które potrafią być bardziej drażniące, bardziej udane, różnie to bywa, ale nawet coś na zasadzie słodkości, takiej dosyć cytrynowej. Może nie tak totalnie tarta cytrynowa, to jest taki dosyć rzadki motyw. W sumie długo przeze mnie poszukiwany, ale mogę powiedzieć, że coś takiego właśnie przepięknie takiego słodkościowego, trochę gourmand, ale tak cieleśnie, tak miękko, tak trochę z pociągną tą Pepsi Coca-Coli, trochę w klimatach sąszy, to dużo mawiam este loader. Um, Trochę z takim ciepłem, i dożywnością, i cielesnością i miękkością i taki właśnie niezasłodzony gourmand, a jednocześnie taka trochę jakby w tym ten gourmand jest taki trochę cytrusowy, żółto-cytrusowy, także trochę na zasadzie tarty cytrynowej. Ten zapach dostałam kiedyś i to jest Mehares Arbolario. I to jest jako zapach budżetowy. Ja go za bardzo jeszcze nie sprawdzałam, teraz jakby do niego trochę sobie tutaj przy okazji też i tego cyklu, ale też przede wszystkim aury świątecznej grudniowej, bo stwierdziłam, że ten zapach tutaj będzie pasował. W sensie do takiej aury, tak jakoś czułam, że to zagra. Ale nie spodziewałam się, że to pójdzie w taką na mnie stronę dosyć cielesną gurmą. Nam, bo to kojarzone było tak właśnie z pewnym zapachem Frederic mal tym takim dosyć piżmowym, ostrym, tam trochę może męskawym Ja go odbieram ten tutaj jednak zupełnie inaczej, albo po prostu tak się na mnie układa. W ogóle, jeżeli chodzi o LR Boleria, już trochę wspominałam na moim kanale ja już kiedyś pokazywałam perełkę, ogóle, te coś na zasadzie komny są tego na przykład Nomad i także takiej trochę słodkiej miętowości, udanej właśnie wówczas w, w nowości El Erbolario. Ja zakupiłam, namówiłam no, też moją mamę, bardzo udane. Mam też inne zapachy, mam też zapachy jeszcze z momentu, kiedy tej marki nie było w Polsce. E, mam też sporo deka na przykład Papavero, które są bardzo dobrą, taką budżetową, alternatywą dla unikatów Legia Amalia Gourmand w dawnej wersji, które to jeszcze dodatkowo barwiło, a w przypadku tego Papavero tego problemu nie ma. Ja ostatnio a propos Trójmiasta Zapachowa, bo opowiadałam o misji Valor z Znam, że zapachy, nie wiem, czy w końcu opowiadałam o nich, ale tam były te nowości dwie. Yy, ja liczyłam, że bardziej mi się spodoba Melograno, nie do końca. Natomiast ten uważam za yy, bardzo udany. Powiem szczerze, żoje, że go wcześniej nie posprawdzałam. Chociaż powiem szczerze, że teraz sprawdziłam i już trochę bardziej to piżmo wychodzi. Ale myślę, że to jest taka aura, którą można by było się pokłosić o sprawdzenie, i też właśnie te zapachy naprawdę budżetowo wypadają często są promocje. Widziałam pewien taki zapach, który się nie spodziewałam owocowości, bardziej stronać taki powiedzmy czerwonych pożyczek i tak dalej, który miał w nazwie Róża. Ale nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się szczerze mówiąc, że to będzie w taką stronę właśnie bardziej nie kwiatową, a owocową. Natomiast on nie był w promocji. Wiem, że wcześniej ta pani mówiła, że był, więc może kiedyś go będę miała na uwadze jakby Udane, ale nie tak, że po prostu mi ją wstrząsnął i musiałam mieć od razu, i tak dalej. Także to a propos Lerbolario, mam też pomarańcze Lerbolario. Miałam szarlotkę Dolce Lizir, yy, nie wiem, czy ona jest nadal dostępna. To jest taka marka, gdzie nowości mnie ciekawią. Yy, jakby, to nie jest tak, że na pewno mi się nowość spodoba, ale ciekawią mnie. Yy, bardzo duża różnorodność zapachu, tam sprawdzałam też paczule. Różne zapachy też sprawdzałam stacjonarnie, których jeszcze na przykład nie kojarzyłam Jeżeli chodzi o mainstream, wybrałam butikowy mainstream Van Harpers. Arpels W ogóle z tej marki to pochodzi mój najcudowniejszy, skrzący księżycowy fiołek, czyli feri Weda Toaletowa Woda perfumowana też bardzo dana, to późniejszej na bardzo już mniej Natomiast mamy też serię butikową I ja z tej, z tej serii mam w tym momencie dwa flakony, styczność miałam z dużo większą Mam Bois które są trochę w klimatach pewnego Pięknego, jesienno-zimowego unikatu i frosze, takiego nieodżałowanego. Ym... Także po prostu piękny zapach, ten Bładore. Bliźniaczość bardzo duża, może w innym odcinku opowiem. To też a propos takiej aure grudniowej, zimowej, najbardziej. Ten się nazywa Moonlight Patchouli I powiem szczerze, ten zapach kiedyś, jakbyśmy po wyspie Półwyspie Helskim, pamiętam, miałam próbkę. I. Yy... Tam zagrała róża, paczula, ale coś było na zasadzie trochę zamszu. I koleżanka mi wspominała właśnie o tej zamszowości. Postanowiłam, że sobie ten zapach, że tak powiem, na nowo będę poznawała. Natomiast nie ma na mnie teraz za bardzo zamszowości. Bardziej jest to taka róża, taka dosyć kwitnąca z paczulą, która potrafi mieć trochę chłodu, głębi, trochę słodyczy różne niuanse, jest to bardzo udany bardzo szlachetny, bardzo jakościowy zapach różano-paczulowy taka sama czołówka jeżeli chodzi o piękne połączenia róży z paczulą natomiast jakby liczyłam na coś jeszcze, w sensie, że może ten zamsz się czasami pokaże, bo połączenie zamszu z różą, czy też skóry z różą to jest dosyć rzadkie połączenie które można sobie namierzyć chociażby w pewnym zapachu Hermesa, kalika woda perfumowana w toaletowej niekoniecznie oraz jeden z zapachów Memo. Przypomnę, że Memo ponoć drożeje po Nowym Roku, zresztą nie tylko Memo. I właśnie French Leather Skóra z różą. Powiem szczerze, że to nie jest aż tak częste połączenie. Wydaje mi się, że częściej może połączą Irisa ze skórą, jeżeli chodzi o nuty kwiatowe. Zresztą wydaje mi się, że może jednym z kolejnych moich planów zapachowych wnosi tworzenie zapachów w laboratorium perfumowym Sopackiego stylu. Może się pokuszą jakiś taki zapach taki z ciekawą skórzanością takiej skóry na w sposób kobiecy i właśnie to może będzie skóra z owocami albo to będzie skóra może z kwiatami, ale postaram się, żeby to jednak było coś takiego, czego jeszcze nie spotkałam, żeby to było takie na przykład kwiaty ze skórą, ale tak naprawdę nie każdy kwiat aż tak bardzo mi się pasuje łączyć z ze skórą. Według mnie są kwiaty, które bardziej z tym mi się łączą i mnie tak samo zresztą z owocami. Ja poznałam kiedyś pewien zapach ze skórą niszowy Curisim, marka chyba się nazywa Jus, nie wiem jak to się wymawia, JUS, jak dobrze pamiętam, z kropeczkami I to jest taki zapach naprawdę iście kobieco-skórzano-owocowy i to jest bardzo rzadki nurt Wydaje mi się, że takim nurtem skórzano to jest głównie skórzaność i maliny, i to na zasadzie dużego podobieństwa do pewnego zapachu to ma Forda i tak po prostu poszło po różnych klonach, bliźniakach i tak dalej. Natomiast, żeby to poszło w inne owoce w połączeniu ze skórą, to już yy, myślę, że tu Curry Sim jest yy, innowacyjnym, unikalnym zapachem. A coraz trudniej, coraz gorzej unikalność, bo poznaje się coraz więcej kolejnej dziesiątki, setki, tysiące zapachów, i po prostu. Cały czas już coraz więcej tych skojarzeń, ale nadal pewne zapachy, są naprawdę i się totalnie unikalne, yy, i nic podobnego nie wskazałabym może do czasu, a może nie. Może pewne połączenia nie są aż tak eksploatowane i dobrze. Niestety, cały czas nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten zapach z Ifroszem, propos tego Bładorem. To jest taki zapach takiego ciepła jesieni, taka ciepła jesień w, w zapachu, w perfumach, w flakonie także też takie zawarcie jesieni w perfumach um, jak mówię, Bładore Van Cleef Arpels Butikowe. i to był zapach um, ja chyba spauzuję sobie, spróbuję przypomnieć ja go wizualnie kojarzę, nie, po prostu nie spauzuję, nie, nie będę się sobie przypominać, bo to nie wyjdzie ja po prostu po nagraniu tego filmiku później sprawdzę tak wzrokowo flakoniki i frosze i jak namierzę nazwę, to po prostu dam do opisu o jakimi unikat i frosze chodzi. W ogóle znać, czy macie jakieś unikaty z i frosze tak nieodżałowane. A w ogóle miałam zrobić takie pewne rozważanie, bo po pewnej sytuacji w Douglasie i po wysłuchaniu pewnych informacji perfumowych w telewizji, po prostu jestem oszołomiona, jakie mity nadal funkcjonują i jakie mity głoszą osoby, które tych mitów już nie powinny głosić. No ale cóż. Czasami to są w ogóle zabawne sytuacje, zabawne, zabawnie to wygląda i zabawnie to odbieram, bo jakby ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś wygłasza jakieś poglądy, opinie, informacje, daje, jeżeli ma o czymś totalnie zielone pojęcia. Niestety to jest coraz bardziej nagminne, tak jak zauważam w otoczeniu, gdzie lubią się wypowiadać na tematy, o których pojęcia żadnego nie mają. Takowo, siedząc już tyle lat, naście lat w niszy, dowiedziałam się, że nurtem wiodącym, dowiedziałam się od Pani właśnie z jak trochę zapowiedziową, dowiedziałam się, że nurtem wiodącym w niszy, takim, który jest po prostu tak częsty, jest nurt, uwaga, ziołowo-korzenny. Natomiast skoro jest to tak często, to zapytałam się z ciekawości, jakie to zapachy niszowe konkretnie, niestety Pani się chyba nie spodziewała pytania zwrotnego ponieważ ten nurt tak wszechobecny według tej pani w niszy, niestety, ale y, nie został nawet, y, że tak powiem, jednym przykładem y, ukazany, w sensie wskazany. Ja byłam ciekawa, szczerze mówiąc, bo mi było ciężko, nawet po tylu latach, y, po kilkunastu latach w niszy i po takim ogromie niszy, poznawanym y, codziennie, to są ogromne, ogromne zapachów, próbek, yy, samperków, dekantów, flakonów. Każdego dnia tyle tych zapachów, kolejnych i kolejnych. Każdego dnia naprawdę dużo. Myślę, że poznaję zapachów dziennie dużo więcej niż ludzie by celowali, że to są jakieś. To nie są na sadzie, nie wiem. A sprawdzimy dwa, trzy. To są dużo większej ilości. To jest po prostu ogrom zapachów poznawanych, coraz większe doświadczenie perfumowe i tak dalej. I powiem szczerze, mi było ciężko. A nie mam raczej problemu z kojarzeniem z zapachów i tak dalej. Było mi ciężko wskazać taki klimat. Jednak ziołowe to są często jakieś zielone, aromatyczne, fużery i tak dalej, w połączeniu z pewnymi kwiata, nie wiem, kwiaty, plus zioła też. Natomiast korzenność, już bardziej bym powiedziała, z drzewem, jakieś różne inne, czy jakieś korzenne, górmowe i tak dalej, ale po jakby, no, nie potrafiłam sobie przypomnieć jakiegoś, nie wiem, zielono ziołowego, jednocześnie korzennego. Ale też chyba trochę było przez tą panią źle interpretowane słowo korzenne, to już później zauważyłam. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. Yy, dajcie znać, yy, czy coś z tych zapachów znacie, czy coś zaciekawiło, jak to u Was jest z marką Van Cleefenarpels, El Herbolario oraz Lache oraz Yves Rocher, ponieważ te cztery marki zostały w tym odcinku wspomniane. Postaram się teraz te okienka, które będą, jeszcze się ukazywałem. Może mi się przed uda nagrać trochę do przodu. Więc może się uda to zrobić tak, że będzie na 24 okienka. że będą te 24 okienka, nie wiem, zobaczymy. Natomiast jeżeli mi się uda zrobić zapas, żeby to faktycznie tak dać, żeby to miłość zrealizować, ale jak mi się uda zrobić zapas, to jedynie jeszcze może dziś, teraz, dzisiaj, praktycznie. No, potem już myślę, że będzie ciężko. Zobaczymy, jeżeli mi się uda zrobić zapas, yy, to postaram się, żeby w tytule. Bo przypominam, że lista zapachów pojawia się jako komentarz pod danym filmem przeważnie dzień, dwa dni, czasami trzy dni później, po danym okienku, w sensie ukazaniu się go. Natomiast postaram się w tytule danego okienka dawać marki, jakie zostały poruszone. Czyli w tym momencie tutaj do tego okienka będzie hasło Lash, Lerbolario, Van Cleef Arpels oraz Yves Rocher. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam do usłyszenia.